Cześć! Moi drodzy, dzisiaj szybki filmik z przeglądu doniczek i osłonek w Half Price. W tym sklepie byłam pierwszy raz i powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczona i też zachwycona tym, co tam zobaczyłam i na 1000000% wrócę tutaj, żeby dokonać jakichś zakupów. No ale dobra, dzisiaj będzie bez mojej twarzy, tylko głos, ale mam nadzieję, że to żaden problem. No to słuchajcie, lecimy. Na samym początku cały biały regał. Tutaj zobaczcie z lewej strony, jaki przepiękny ten piesek. Tu jeszcze zrobiłam na niego zbliżenie. Nie mogłam go unieść, bo był szalenie ciężki. To chyba jakaś taka osłonka betonowa. 80 zł. No, jeżeli ktoś jest miłośnikiem piesków, to daj okejkę. Białe i srebrne głowy. Z tych białych niezbyt mi się coś podobało. Jak już, to podobała mi się właśnie ta osłonka, na którą zrobiłam zjazd. Ta szeroka. O, i ta w listki też była piękna, też mi się jednak podobała, czyli dwie z tych białych mi się podobały. Tu jeszcze głowy. Tu słuchajcie, na te kotki, to są osłonki. Później zrobię jeszcze dokładne zbliżenie. Tutaj dużo takich betonowych na nóżkach. I zobaczcie, ja dopiero jak montowałam filmik, to zobaczyłam te piękne na dole. Wow, słonie i nosorożce, piękne. Tu mamy dużo złotego. No, takie bardziej w stylu glamour. Też bardzo ładne. Ta mi się spodobała, chyba dlatego, że była z różem. Ale no, nie biorę już takich małych. Zrobiłam sobie zakaz. Te, wydaje mi się, pomarańczowe. Ja już je gdzieś wcześniej widziałam. Nie wiem, czy nie w Jysku, ale nie wiem, czy to możliwe. Ale coś mi mówi, że ja już gdzieś je widziałam. Te beżowe też bardzo fajne. O, ta z lewej, ta z falowanym brzegiem była bardzo ładna. W ogóle zobaczcie, to jest jakiś sztos. Żałuję, że jej nie wzięłam. Taki spoiler, 25 zł, nawet wiem, że jest mało, ale po prostu boska, nie wiem, czy po nią nie wrócę. Teraz w ogóle na filmiku, jak montowałam, to się okazało, że wiele osłonek i doniczek przeoczyłam, jak tam byłam i dopiero tutaj je zobaczyłam. No, te takie różowe to takie, wiecie, nie w moim stylu za bardzo akurat. Te czarne też bardzo fajne, zupełnie mi nie pasują czarne, więc się na nich nie skupiłam, ale też były bardzo ładne. Tutaj taki absolutny miszmasz, oj, ta różowa. Powiem Wam, że po nią chyba też się wrócę. Nie, naprawdę. Ojejku, to jest nienormalne, że człowiek tak uwielbia doniczki i osłonki, ale one są takie piękne, cudowne, wspaniałe, że ojejku. Tutaj taki styl z korelikami, fajne. Oj, te różowe też bardzo fajne, szczególnie właśnie do miziania. 30 zł to nie jest mało, ale no, to też nie jest bardzo dużo. Tak mi się przynajmniej, tak przynajmniej mi się wydaje. Tutaj spodobała mi się ta, oczywiście dlatego, że jest różowa, więc ja jestem taka, wiecie, a jak mam różowe osłonki, to ja nie lubię w nich roślin, ale lubię na nie patrzeć, więc nie wiem, o co z tym chodzi. Tutaj przenosimy się już do niebieskiego i ta po środku, na samej górze, o tutaj ją bardziej widać z tymi maziejami, piękna i w ogóle niebieska, taki niebieski mi w ogóle nie pasuje, ale ona była boska. W takich osłonkach, pamiętam, kiedyś były jakieś kaktusy w Biedronce dostępne. W kwadratowych osłonkach właśnie w takie wzorki. O, i ta na dole, po lewej stronie, chyba zaraz ją wezmę. Tak, ona też była bardzo fajna, bardzo ciężka trochę była, wiecie, taka z betonu wylewana. Tylko była wąska i wysoka, więc dla mnie bardzo mało praktyczna. Te misy też mi się spodobały. Ja nie mam co w tych misach w ogóle umieścić, ale są takie ładne, że... Może kupię? Nie, nie kupię. Nie, dobra, już. Stop. Stop, mówię stop kupowaniu. Tamta jaka fajna z tym okiem. Jejku, ja muszę wrócić do tego sklepu. Ja tu w ogóle prawie nic nie zobaczyłam, jak tam byłam, się okazuje. Teraz na tym filmiku wszystko widzę. O, te zielone na nóżkach, przez moje gadanie pewnie nie zauważyliście. Bardzo, 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 bardzo ładne, ale później będą jeszcze różowe. To je zobaczycie. Z tych, oglądałam się bardziej za tymi większymi osłonkami, ale one miały też sporo wyższą cenę, więc sobie odpuściłam, bo ja ich aż tak nie potrzebuję, tylko bardziej potrzebuję tych dużych niż małych, ale tak naprawdę nie potrzebuję teraz żadnych osłonek doniczek. Znaczy wiecie z tą potrzebą jak jest. Potrzebować to bym potrzebowała, tylko nie, po prostu nie. O, te były takie dziwne, z takiego sztywnego, wiecie, niby papieru. No zobaczcie jakie one są piękne. I to nie jest donica, o, tutaj nie ma otworu w środku, więc on to jest po prostu osłonka na takich fajnych nóżkach. No i to jest cały ten regał. Tutaj, słuchajcie, zaczynamy od kwietnika na dole. Ten czarno-bambusowy był chyba za 50 zł, więc taniutki. Tu już był taki trochę bardziej miszmasz, osłonki przeplatane z różnymi dekoracjami, ale te osłonki w liście i te tutaj na dole też co szybko minęłam. Oj, te co tutaj widać w liście,
Bardzo ładna, bardzo ładna. Ten potrójny kwietnik też fajny, tylko on jest na bardzo małe doniczki. Na, myślę, takie dziewiątki, ósemki może. Był bardzo duży wybór takich właśnie koszy wiklinowych, ze sznurka, takich jeszcze chyba były też jakieś tam jutowe. Tylko niektóre miały w środku folię, tutaj akurat wszystkie te, a może wszystkie miały? Bo już nie wiem, czy mi się nie myli to z regałem, gdzie nie było osłonek i doniczek, tylko takie inne dekoracje. Nie, tutaj chyba wszystkie mają folię. Wybaczcie mój błąd. O, zobaczcie, jakie przebojowe te z tym deszkiem po lewej stronie. Ja mam kilka takich osłonek w mieszkaniu, ale jakoś tak bardziej lubię te takie szkliwione albo ceramiczne, więc takich bym na pewno dla siebie nie wybrała. To trochę jakiegoś sztucznego asortymentu. I dalej znowu te kosze. Naprawdę był bardzo duży wybór. Ceny ok, na pewno dużo niższe niż ceramiki. Oj, ten stojak mi się bardzo podobał. On był za 180 zł, więc całkiem sporo, no ale piękny. Więc jakbym coś miała wziąć z half price'a, takiego droższego, to ten kwietnik bym właśnie wzięła. Tutaj jeszcze było ich więcej i jeszcze one później gdzieś indziej stały, więc cały czas mnie kusiły, żeby je wziąć, ale nie ugięłam się, nie kupiłam. Nie potrzebuję aż tak, więc nie wzięłam. Tutaj mamy trochę lampionów, troszkę takich koszy i znowu ten kwietnik. I w liczbie mnogiej te kwietniki. Tragedia w ogóle. Ale byłam silna i nie wzięłam. Oj, zobaczcie, to był taki piękny kącik z fioletem i z różem. No i te doniczki różowe na tych nóżkach i ta w te takie liście. Ojku. No, bardzo ją chciałam wziąć. O, zobaczcie, właśnie pokazuje, że nie ma otworu. I tu jeszcze sięgnęłam po tego kotka. Wydaje mi się, że jest w ogóle dużo kociarzy wszędzie, więc pomyślałam, że to może ich zainteresować. 90 zł, sporo jak na taką osłonkę, ale jak na to, że jest taka wyjątkowa dla jakiegoś kociarza, myślę, że to nie byłby żaden wydatek. Tu jeszcze trochę takich większych osłonek i te stojaki, i te kwietniki nie czarno-czarne, tylko czarno-złote. I tu mamy jeszcze, no, takie wysokie, chyba też z betonu, tak mi się wydaje. Nie spodobały mi się, więc aż tak się na nich nie skupiłam. I tu mamy jeszcze złote głowy. Za ile? 70 zł. Nie pamiętam, jakie jest to złoto. Nie wiem, czy ono by się zdrapało, czy nie, ale teraz jak tak patrzę, ładnie to wygląda. Szczególnie taka zieleń w złocie, to jest piękne połączenie. To złoto też mi się spodobało, kurczę. Dobrze, moi drodzy, no ten filmik był bardzo krótki. Powiem Wam tak, porównując do TK Maxa, bardzo tu i tu jest bardzo fajny asortyment. Tutaj te ceny wydaje mi się, że były troszkę wyższe niż w TK Maxie, no ale też trudno porównywać, no bo to nie był dokładnie ten sam asortyment. Natomiast ja się Wam przyznam, że nie kupiłam żadnej doniczki, żadnej osłonki, ani jednej, pomimo tego, że kilka mnie naprawdę, naprawdę kusiło. Teraz na tym filmiku zobaczyłam te słonie i nosorożce i słuchajcie, no nie wiem, czy się nie wrócę do tego half price'a. Nie wiem, dam sobie jeszcze jeden dzień namysłu, ale kurde, no podobało mi się. No, zastanawiam się. Dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Ten half price znajduje się w Warszawie na Marszałkowskiej. To był jedyny half price, w którym byłam w ogóle, bo byłam pierwszy raz w tym sklepie, więc nie wiem, jak to wygląda w innych half price'ach. Dajcie mi znać, czy już byliście w tym sklepie, no i przede wszystkim, czy już macie jakieś dekoracje roślinne, okołoroślinne z tego sklepu. Ja na 100% tam wrócę, albo po tego słonia nosorożca, albo po coś innego, ale wrócę na 1000%. Dobra, moi drodzy, już się rozgadałam. Życzę Wam dobrego dnia i trzymajcie się. Pa!